Dzień dobry Państwu, Hutnik TV. Dzisiaj naszym gościem będzie trener Leopardii Kraków, pan Krzysztof Krok. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Krzysztofie, może na początek coś o meczu. Wynik 7-2, jak wyglądała gra? Jest pan zadowolony z gry swoich chłopaków? To znaczy, no, mecz miał dwa oblicza. Pierwsza połowa, przecież w pierwszej połowie byliśmy dobrym sparring partnerem dla Hutnika. Gra, wiadomo, Hutnik, większa jakość zawodników. Byli częściej w posiadaniu piłki, ale myśmy, no, że tak powiem, postawiliśmy w miarę wysokie warunki Hutnikowi. No, w drugiej połowie jednak zawodnicy, którzy grali, no, prezentują troszeczkę niższy poziom i było to widać na boisku. Wynik 7-2, no, mówi sam za siebie. Jesteście wiceliderem jednej ligi niżej niż Hutnik. Hutnik jest liderem. Ta przepaść jest, mimo nie patrząc na wynik, duża, czy raczej wynik tego nie odzwierciedla? To znaczy, no, tak jak powiedziałem, widać różnicę w jakości poszczególnych piłkarzy. Oczywiście myślę, że z dwóch, trzech zawodników mogłoby z mojej drużyny być w kadrze Hutnika, ale no, całość, globalnie różnica jest widoczna, to nawet nie patrząc przez pryzmat wyniku, bo w pierwszej połowie mój skład, powiedzmy, w miarę zbliżony do optymalnego. Przeciwstawiliśmy się dosyć mocno Hutnikowi. Mieliśmy też swoje sytuacje, aczkolwiek, no, było widać różnicę w jakości gry. No, myślę, że na pewno jeden poziom, tak jak różnica klasy rozgrywkowej, jest widoczny i, no, moi chłopcy muszą się jeszcze trochę uczyć, żeby móc nawiązać równorzędną walkę z taką drużyną jak Hutnik. No właśnie, Leopardia w tym roku walczy, tak jak mówiliśmy, o awans. Są na to szanse? Szanse zawsze są. No, wystarczy wziąć i wygrać wszystkie mecze w rundzie i awans będzie pewny. No, to znaczy, my się nie nastawiamy jakoś specjalnie na awans, nie jest mówione, że musimy awansować za wszelką cenę. Nie, no, jesteśmy klubem, no, powiedzmy, osiedlowym, tak, w środku Krakowa. Zapewniamy zawodnikom naprawdę w miarę sympatyczne, fajne warunki. Chłopcy przychodzą, trenują, gramy, wygrywamy. Jak na razie jesteśmy wiceliderem ze stratą jednego punktu do jutrzenki GB Łutówi. No, trudno, żebym ja powiedział moim zawodnikom: słuchajcie, no, klubu nie stać na awans do czwartej ligi, więc przegrajmy jakiś mecz, no nie? Będziemy starali się wygrać, tak jak powiedziałem, w cudzysłowie, wszystkie mecze w tej rundzie. Zrobimy awans. Będziemy się martwić, będziemy się zastanawiać. Nie zrobimy awansu, naprawdę nic się nie stanie. Także no, wydaje mi się, że taką nawet dosyć klarowną sytuację mamy w klubie, w lidze walczymy o jak najwyższe lokaty i pracujemy tak, żeby chłopcy byli zadowoleni, żebyśmy my byli zadowoleni, kibice, którzy przychodzą. No i tak to mniej więcej wygląda. No, tak. Proszę bardzo. Dla HTV Daniel Urbaniec.